Ja przychodzę znowu na nocną zmianę do swojej brygady i dostaję na radiotelefonie informację, że w hucie jest strajk. Ja mówię, naprawdę? I byłem zdumiony i w środku myślę sobie, to ja tu od wielu dni kombinowałem jak koń pod górkę, co by tu zrobić, jak usłyszałem już o tych strajkach na wybrzeżu w Gdańsku, co by tu zrobić jakby w brygadzie, prawda, ludzi zmobilizować też do przestoju, do strajku, żebyśmy zastrajkowali najpierw na naszej brygadzie lokomotywami, gdzieś, prawda, na stalowni. Kombinowałem i nic z tego nie wyszło. I nagle jest strajk. Niemożliwe, no to świetnie. No to tam się zaraz, ja robię się aktywny. Mówię do ustawiacza, kończymy robotę. Ja staję lokomotywą, daj mi tutaj powiadom. To ja sam zresztą powiadomię, nastawnię i tak dalej. Ja zatrzymuję się na tym torze, ja dalej nie pracuję. Jest strajk, w związku z tym ja podejmuję działalność, że włączam się w te sprawy. I oni wiedzieli, że jestem zaangażowany i tak dalej. Więc ja się włączam dowiedzieć, co to jest za akcja strajkowa i tak dalej. I tymi radiotelefonami rozmawiam. Tym radiotelefonem łączę się z innymi, na innych lokomotywach radiotelefonami, na nastawniach i zaczynam rozmawiać. I dowiaduję się, że na dwóch wydziałach, właśnie na wydziale mechanicznym zdaje się i na wydziale, ja już właśnie nie pamiętam precyzyjnie rzeczywiście jak to się nazywa, ale to tam, gdzie takie wlewki się zawoziło ze stalowni, wycofało, wyciągało ze stalowni gotowe, zalane surówką zestawy i się je przepychało, przeciągało tam do następnej takiej, do następnego działu, gdzie te formy się ściągało, prawda, i tam się i te wlewki już, ta odlana surówka szła do dalszego procesu. Tam jakoś i na tamtych dwóch wydziałach, że tam jest gdzieś strajk. Więc ja pamiętam, że zdaje się jakiś przełożony mój, czy mistrz, czy tam ktoś tam dał mi polecenie, że mam pracować, że nie wolno mi przerywać pracy i tak dalej. Ja odmówiłem, ja powiedziałem, że ja przystępuję do włączania się do akcji strajkowej, że od dawna my mieliśmy zebranie pracownicze, złożyliśmy postulaty. My kontynuujemy, ja mam poparcie tutaj załogi, kolegów w pracy i my dalej włączamy, kontynuujemy swoją działalność, bo tak dalej być nie może. I dowiedziałem się, gdzie to jest i tam pójdę. Aha, i oczywiście poprzez łączność radiotelefonu z lokomotywy. Oczywiście dostałem jakby mandat od innych kolegów, maszynistów, innych, że jako przedstawiciel tej zmiany teraz, prawda, mojej brygady, udaję się w miejsce, gdzie tam ten strajk jest. I poszedłem. I tam zobaczyłem, że rzeczywiście tam nie pracują. I to był ten dział, gdzie te właśnie te zestawy zalane się tam wyciąga. Idę, patrzę, no mówię, no to gdzie tu jest jakiś ten, jest jakieś przywództwo tego strajku? Tak, tam mają gdzieś pokój. I tam wszedłem, przedstawiłem się, jak się nazywam, kim jestem, skąd przyszedłem i że jestem jakby przedstawicielem, prawda, że jestem przedstawicielem z mojego wydziału, z mojej brygady, od kolejarzy, ze stalowni ogólnie. I patrzę, tam jest Jacek Jagiełka, ten dyżurny ruchu. Cześć, cześć, tak. I on też mówi, że on ze stalowni, z dyżurnych ruchu, z tej służby jest. I poznajemy przywódcę tego strajku. Okazało się, że ten pan nazywa się Marek Fabry, że już świętej pamięci dzisiaj od lat, że on był suwnicowym wtedy, o ile się nie mylę. Gdzieś tam był suwnicowym i na którymś z wydziałów i on jest przewodniczącym komitetu strajkowego. I on się witamy i on mówi, no to dobrze, to proszę, jako przedstawiciele też zostajecie członkami komitetu strajkowego.
I tak ja i Jagiełka zostaliśmy członkami komitetu strajkowego. I ten pan Fabry mówi mi, słuchajcie, właśnie w dobrej chwili przyszliście, bo myśmy się właśnie tutaj przygotowywali do umówionego spotkania z dyrektorem naczelnym kombinatu Huta Katowice, jak potem się okazało, nazywał się pan Zbigniew Szałajda. Ja go oczywiście znałem już wcześniej z mojej walki o uzyskanie mieszkania, dachu nad głową, a to jest osobny temat. Ale wiedziałem, że jak on się już nazywa i poznałem go osobiście, aczkolwiek nie liczyłem, że on musi mnie pamiętać. No i udajemy się na to spotkanie z dyrektorem naczelnym, ten komitet strajkowy, z dyrektorem naczelnym Szałajdą. I teraz ja patrzę, zasiedliśmy jakoś tak kilka osób w jednym rzędzie przy takim podłużnym stole i kilka osób po drugiej stronie. Nie wiem, z kim był dyrektor naczelny kombinatu. W każdym bądź razie meritum tego spotkania, ja to od razu oceniłem, była jakby uzgodniona rzecz pomiędzy dyrektorem naczelnym i przewodniczącym komitetu strajkowego, aby podpisać taki wspólny komunikat, że w Hucie Katowice odbył się strajk solidarnościowy z Wybrzeżem pod hasłem strajkujemy, żeby skończyć ze strajkami. I po podpisaniu tego komunikatu przez dyrektora naczelnego Huty, przez przewodniczącego komitetu strajkowego, załoga miała przerwać strajk, wrócić do pracy, a ten komunikat miał być przekazany do mediów i tyle, czy gdzieś tam. Kiedy zobaczyłem, co się święci, co jest przygotowywane, co zamierzałem zrobić, z jednej strony naczelny dyrektor Huty Katowice, a z drugiej strony przewodniczący komitetu strajkowego Marek Fabry, zareagowałem spontanicznie, wstając i stwierdzając jednoznacznie, że dość, to należy przerwać. Co tutaj chcą zrobić, to jest rzecz niegodziwa. Mamy postulaty, które są zbierane, że musimy natychmiast wrócić do komitetu strajkowego. Niczego tutaj nie wolno podpisywać. My zupełnie innego typu porozumienia z przedstawicielami takiej czy innej władzy mamy zawierać. I to jest rzecz absolutnie naganna. To są jakieś konszachty. Ja się na to nie zgadzam, absolutnie protestuję. No i rezultat był taki, że doszło do przerwania, do niepodpisania takiego uzgodnienia. Zobaczyłem zdumienie zarówno u pana Fabrego, jak i u dyrektora Szałajdy, ale cel osiągnąłem. Wróciliśmy, my strajkujący, do siedziby komitetu strajkowego, no i zaczęło się. Wtedy wywiązała się naturalna walka pomiędzy zwolennikami działania przewodniczącego komitetu Marka Fabrego, a mną, Jackiem Jagiełką i głównie, i popierającymi nas innymi osobami z terenu kombinatu, których była olbrzymia większość, którzy nas popierali. I w wyniku całonocnych, gorących tarć, rozmów, nad ranem Fabry wylatuje z komitetu, opuszcza z członkami komitetu strajkowego, którzy go wspierali. Właściwie ucieka, tak jak Janukowicz, Kijów. Zostajemy sami i na mocy zaistniałej sytuacji następuje wybór drugiego komitetu strajkowego, gdzie w ostateczności ja obejmuję przywództwo tego komitetu. Jagiełka zostaje jednym z, tak jak był do tej pory, dalej członkiem. Niektóre osoby z pierwszego komitetu zostają, jak Bogdan Borkowski na przykład, chyba Zbyszek Kupisiewicz, taki Wiesław Tatko, nie wiem, czy był w pierwszym, czy nie, już nie pamiętam. Jedyny inżynier pośród nas, robotników,
Notabene szybko zobaczyliśmy, że czerwony, że proponuje, w mojej ocenie, w ocenie Jagiełki, w ocenie takich ludzi zdecydowanych, i szybko zakończyliśmy zresztą z nim współpracę. Zanim doszło do powstania drugiego komitetu strajkowego, którego ja zostałem szefem, to jeszcze w ramach, kiedy komitetowi przewodził Marek Fabry, to nasz komitet postanowił sformułować taki komunikat do mediów, mimo wszystko, o tym strajku, mimo że nie podpisaliśmy tego z dyrektorem Szołajdą, i postanowiliśmy to w formie takiej, w miarę, mieliśmy wpływ, żeby to była w miarę taka radykalna forma, taka bardzo konkretna. I ja pamiętam, ja z tym głównie szedłem, ale jeszcze jakieś osoby mi towarzyszyły. Nie wiem gdzie, tam gdzie można, gdzie, pamiętam, dzwoniliśmy raz do telewizji regionalnej w Katowicach, ale i do telewizji, do głównego dziennika telewizyjnego w Warszawie z tym komunikatem. I zanim tam zadzwoniliśmy, to tylko nie wiem, ktoś nam najpierw odmówił. Ja już dzisiaj nie pamiętam, czy najpierw rozmawialiśmy z ośrodkiem regionalnym telewizji w Katowicach, czy z ośrodkiem telewizji w Warszawie. W każdym bądź razie telewizja w Warszawie nam wyraźnie odmówiła, grając na zwłokę. Myśmy, jak skończyła się rozmowa, ja wykręcałem kolejny telefon i drugi raz, i tak może ze trzy razy co najmniej na pewno. I jak oni tak to zrobili, to ja w pewnym momencie usiadłem i dopisałem na końcu ostatni punkt jeszcze tego komunikatu, który mówił, że jeżeli media nie opublikują komunikatu ze strajku w Hucie Katowice, to my, strajkujący, zatrzymamy wielkie piece. Dopiero kiedy nie udało się Fabremu doprowadzić do odzyskania władzy w komitecie strajkowym, to zobaczyliśmy nagle, że jak ten komitet nasz istnieje, to wtedy dopiero władza pokazała swoje prawdziwe oblicze. Dopiero Huta wtedy na całym swoim obrzeżu, na drogach dojazdowych, brama główna, ale wszelkie różne drogi inne dojazdowe, dostawaliśmy komunikaty, telefony od ludzi i tak dalej, że dopiero wtedy Huta jest otaczana posterunkami milicji, jakimiś mundurowymi i innymi. Zaczęła się gra na ostro, na poważnie, dopiero w tym momencie. A wcześniej nie było nic. Więc mimo blokady oczywiście zaczynają do nas ludzie przybywać, ponieważ myśmy zwrócili się przez umyślnie, z naszej inicjatywy zwróciliśmy się do diecezji w Katowicach, do kurii, prawda, diecezji w Katowicach, w Częstochowie i nie wiem czy nie w Opolu, o pomoc, o doradców, ponieważ my wszyscy, cały komitet strajkowy, byliśmy po prostu zwyczajnymi pracownikami, odmiennie od Gdańska przede wszystkim, gdzie zjechali się różni doradcy z Warszawy i z całej Polski, różne autorytety, intelektualiści, prawnicy i tak dalej, doświadczeni zresztą bardzo. U nas nie było nikogo. Jak powiadam, jedyny inżynier, członek komitetu strajkowego, Wiesław Tatko, to był taki cichy zwolennik socjalizmu, komuny PRL-u, i on właściwie nas sabotował, podsuwał nam rzeczy i myśmy nie chcieli z nim współpracować. W związku z tym, szykując się na porozumienie z komunistami do zawarcia negocjacji, chcieliśmy też jakiejś pomocy intelektualnej, żeby nas nie wymanewrowali komuniści, którzy będą mieli swoich profesorów, prawników, prawda, różnych, żebyśmy my nie byli sami i wiedzieli też z nimi, jak tutaj zawierać, jak zapisywać, jakim językiem przede wszystkim to, co my chcemy. Myśmy wiedzieli, czego my chcemy. Chcemy zniesienia cenzury, chcemy wolnych wyborów, chcemy wolnych związków zawodowych, chcemy poprawy sytuacji we wszystkim, w wielu rzeczach, chcemy bezpieczeństwa, chcemy, żeby nas nie represjonowano, prawda, ale jak to przełożyć na język, prawda, zapisów prawnych, to trzeba dorady.
okazało się ku naszemu zadowoleniu i zaskoczeniu, że nagle zaczynają przyjeżdżać osoby, które zaczynamy poznawać. I jak się okazało, były to później wszystkie takie bardzo ważne, często osoby, najważniejsze autorytety i doradcy powstałej Solidarności na szczeblu krajowym, bo przyjechał do nas zarówno świętej pamięci profesor Andrzej Stelmachowski, wówczas docent świętej pamięci, dzisiaj Wiesław Chrzanowski, prawnik, autorytet, potem szereg innych osób, dzisiejszy pan senator Piotr Andrzejewski, bardzo nam pomagał tworzyć wszystkie dokumenty, potem następnie Janusz Krzyżewski, prawnik, z takim młodszym, asystującym mu współpracownikiem, Januszem Łopuszańskim. Ci wszyscy ludzie potem odgrywali znaczącą, bardzo ważną rolę, także w III RP, po okrągłym stole wielu tych ludzi, ale szereg osób jeszcze innych nazwisk, Jan Olszewski, o ile pamiętam, na pewno. Także musiałbym sobie to usiąść, prawda, spisać te rzeczy, to tych nazwisk troszeczkę by się przypomniało, ale naprawdę mogę powiedzieć, że były to czołowe później osoby doradzające całej Solidarności.